Po podwórku chodzą kaczki. Wszystkie bose nieboraczki, a w dodatku nieodziane. To są rzeczy niesłychane. Choć serdaczek, choć kubraczek mógłby znaleźć się dla kaczek. A na nogi jakieś kapce, a na głowy choć po czapce, bo tu zima akurat. Chwycił mróz i śnieg już spadł. Poszły kaczki do krawcowej. Chcemy mieć kubraczki nowe. Zimno wszystkim nam szalenie. Pani przyjmie zamówienie. Lecz uwzględnić pani raczy, że to ma być fason kaczy. Tu zakładka, a tu szlaczek. To jest coś w sam raz dla kaczek. Krój warszawski, bądź co bądź. Zechce pani miarę zdjąć. Potem kaczki na królewskiej odszukały zakład szewski. I już pierwsza kaczka kwacze. Pan nam zrobi kapce kacze. Takie małe, zgrabne kapce. By na małej kaczej łapce należycie się trzymały i na sprzączki zapinały. Odrzekł szewc, bo nie był leń. Zrobię kapce w jeden dzień. Już nazajutrz poszły kaczki do krawcowej nieboraczki i po kapce na królewską. Ale wpadły w pasję szewską. Szewc zażądał 5000, a krawcowa jeszcze więcej. Bez pieniędzy, drogie panie, dzisiaj nic się nie dostanie. Zapytajcie zresztą dam, one to potwierdzą wam. Kaczki kwaczą i tłumaczą. Pieniądz nie jest rzeczą kaczą. Żadna z nas się nie bogaci, nam za jajka nikt nie płaci. Ale na to szewc z krawcową powtórzyli słowo w słowo to, co przedtem. Drogie panie, darmo nic się nie dostanie. Z tej przyczyny kaczy ród jest ubrany tak jak w przód. A tu zima akurat. Chwycił mróz i śnieg już spadł.